witam wszystkich. Dzisiaj jestem w siłowni WF Club. Zostałem tutaj zaproszony przez mojego kumpla Macieja, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa crossfitowa siłownia. Podobno to najlepsza siłownia crossfitowa w Wielkopolsce. Zobaczymy, jak to wygląda. Sam zobaczę się. Maciej, proszę. Leki proszę wziąć po treningu, ale powiem szczerze, zacnę tu jest. Ładnie, tablice, piękne logo, kawałaty. Wszystko pełna kultura. Ładne sofy. Podoba mi się. Znaczy na salce crossfitowej. No wygląda słusznie. Tutaj co mamy? Mamy tą tablicę, tak? Co to tablica mówi? Jak trzeba było pewnie dane ćwiczenia wykonywać? Tak, jak to jest lekcja numer 4. Kolejny cykl zajęć crossfitowych. WF Crossu naszego. Aha. Naszego produktu. To są nasi uczestnicy i ich osiągnięcia. I oni zapisują swoje wyniki codziennie, tak? Tak jest. Co no zajęcia, co cykl mamy zapisywane wyniki i się przygotowujemy. Jest plan, żeby wystartować w zawodach pierwszych. Świetnie. Zobaczymy, co z tego będzie. Tu jest fajna jakaś maszynka. Prosto ze Stanów. Tak. Przyjechała do nas. Będziemy ją sprawdzać, jak chodzi. No i salka jest naprawdę sympatyczna, mała, taka jak powinna pewnie być. Ile tu osób ćwiczy? 4, 5, 6 osób to jest takie optymalne miejsce, do 10 się zmieści. W zależności od tego, jakie mamy zajęcia, to wydaje się, że 4 stacje, tak? Tak. Bywa, że jest więcej. Teraz są lekcje, bodajże technikę robimy, swingu, przygotowujemy się gdzieś tam do właśnie zawodu, więc jest mniej ćwiczeń. Joja, tu można zawiesić? Szczerze nie potrafię powiedzieć. Aha. Ale jest to zrobione tak, jak to powinno być. Czyli gdzieś tu mamy pudełeczku, powinno być napisane. Ile to wytrzyma? Z menadżerem. Menadżer waży 90, ja 82. Wytrzymało. Dobra, no to sprawdzimy. Sprawdzimy, jak to wygląda. A sobie ludzie w ten czas zapamiętują te wyniki, tak? Czy jak tam jest? Na drugi trening już wszystko wiadomo, jak to wszystko wygląda. Ta tablica jest świetna. Mamy też jakieś tam zaznaczone, to jest the best. Jest rywalizacja, no i to też podkręca, nie? To też... Fajna sprawa. Też daje czadę. To jest taka malutka tarka. Brzmi nieźle, bo musi się tym kiedyś na to szukiwać. Jest jeszcze jedna magiczna rzecz, która... Tak. Zaczął zajęcia. Uderzamy tutaj, jest sygnał. Czyli dzwonek, możemy to włączyć? Możemy zrobić. Nieźle. Konkretny. To podstawówce na takiego nie miałem. Tak, bo tak średnio to będzie słychać. Widzę, klima jest. Ładne widoki, fajne miejsce. Tak jak przychodziłem, kościół niedaleko, też można sobie iść. Tak, można wejść, pomodlić się. Ewentualnie żonę i dziecko zostawić, przyjść sobie tutaj, nie? Wygląda to naprawdę. Tu już się można rzucać. Ze sztukami walk. Mamy już studiankę z Brazylii. Oho, kto to jest? Helga Silva. Słyszałem, że też dzieci trenuje, bo już tam się objęło uszy. Świetnie. Dzieci od 4 roku życia, grupę 4, do 6, od 6, bo także od 7 do 12. Oho. I jest też bardzo duże zainteresowanie. Może swoją małą przyprowadzę, zobaczymy. Tak, jest fajnie. Dla małej jest niespodzianka dalej. Tak? No to zobaczymy dalej. Ale to naprawdę fajnie zrobione jest. Od nowego roku ruszamy z sekcją sztuk walki w brazylijskim. Zobaczymy, co się wydarzy. Bo jest też duże zainteresowanie grupą dorosłych. Mamy 15 osób. Musimy to... Nie wiedzieliśmy, że będzie aż takie powodzenie. Oho. Ale salka wykonała profesjonalnie. Tak. Nie będę tego sprawdzał, bo nie są turlania. Ale działało, idziemy dalej. Czyli tu mam sobie niespodziankę dla dziewczyny. Dobra, okej. To jest nasza sala. A czemu nie ma prawdziwych drzew?
Jadą z Tajlandii. Aha, jadą. To dobrze, to dobrze. To jest ten balet dla dziewczynek. Mam też tych samych grupach. Aha. Mam instruktorów, też, które to są 4, 6, 7, 12. Świetnie. Jest fajnie. No i mamy coś, co nie jest też pospolite w Poznaniu. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tak jest. I kościół naprzeciwko. Wiadomo, że co godzinę dzwonią. Albo zależy gdzie. Tak. Sprzętu trochę jest, widzę. A kardio na prekorze. A wiesz co, go przetestuję sobie przy okazji tego holsta. Tylko wlecę z kimś tutaj na trening. Zapraszam do tego. Ciebie. Jest fajne, bo jest ta linia Rocket, czyli ona jest, nie wiem czy kojarzysz, dostosowuje się do ergonomii danej osoby, bo są jakieś tam pierwsze środki ciężkości, nie jest dostatecznie, ćwiczenia się dostosowują. Ja sobie zaraz potestuję. Sobie przejrzę po kolei różne maszynki. Ale to sobie przejrzę już ewentualnie z kimś tutaj wjadę. Zrobimy jakiś fajny trening. No to wygląda ciekawie. A wiesz co, Maciuś, potrzymać, sprawdzimy, no. Kręcisz? Nie, nie cały czas. Live. Aha, to głośno. Dostosowuje się do twojego optymalnego układu. Powinno być tak, że jestem w szoku. Łapiesz, jak sobie już złapiesz swoją odległość góra-dół, to wchodzi na. No teoretycznie, tak to jest to zaprojektowane. Tak, mniej więcej. A to też się podnosi? Nie. Większość. To też, to też, to też. Wszystkie z linii Rocket, nie? Bieżnie też bieżnie są fajne, to są nowe. Jest parę fajnych bajerów. Nie mam bieżni. Na bieżnie przyjadę do ciebie. Zobaczymy po prostu. Tak. Jedziesz wyżej, aha, niżej, szybciej i jedziesz. Nie? Czyli prosto. Nieprawidłowo, nie? Fajna motywacja. Dzisiaj treningową dyszkę sobie zrobiłem. Idzie wytrzymanie. Kiwiki. Tu widzę też na nogi cały sprzęt. Tak? Tak? No nie jest tak hop, no. Tak, tak, dokładnie. W ogóle przygotowano do takiej, nie? Sprzęty. Nie, to trzeba każdą maszynę. Tak, trzeba było każdą maszynę przytrzymać. Zobaczmy to, co tygryski lubią najbardziej, czyli sztangielki. Wyciągane, wszystko nie? Jest wyciągane, jest nawiewane świeże powietrze. Każde pomieszczenie ma swój układ. Jest klimatyzacja wszędzie. Wszędzie są klimatowektory, czyli masz nagrzewanie, jak jest zimno, cieni tam, czyli masz bardzo szybko komfort i bardzo szybko jest tlen i bardzo tak to zostało zaprojektowane. Żeby było najprzyjemniej. Tak jest. Sala fitness, tak? Sala fitness. To jest mekka pani. O, ale każda jest podświetlona, widzę. No, nieźle. Tu jeszcze jest, w każdej sali jest niespodzianka, ale jestem się teraz nie dostanę. Bo jeszcze jest fajne kolorowe oświetlenie koła, ale ktoś, kto przyjdzie, zobaczy, to będzie się zaskoczył.
Co, mamy bardzo fajne zajęcia z tego. Spire Pumpa, Les Milesa. Yes. Mamy fajne zajęcia z Zumby. I parę mamy swoich tworów. Prawidłowo. Mamy też pełno. No salka jest przestrzenna. I tak samo wszędzie wentylacja, nie widzę. Kolejna rzecz ciekawa. Aha. Sportowa podłoga. Tak. Amortyzacja. No i się nie idzie poślizgnąć. Mhm. No nie idzie się poślizgnąć. Które są też specjalne. Też jest tak. Pełna amortyzacja podłogi, żeby tutaj można sobie było skakać i stawać. Mamy spinning. Tam przyznam, że jest chyba komplet. Jest komplet wszystkiego. Jest komplet wszystkiego. No, rowerków też jest niezła ilość. No i są rowerki, są tak zwane hardcore. Tak jest. Są Pro. Kiedyś jeździłem na takich. Fantastycznie się jeździ, przyznam się. Nagłośnienie masz tutaj? Dobre pewnie, nie? Przyjrzyj się, co tam jest do góry. To jest instalacja Bosbersku. Ładnie. 10-watowa, mocniejsza. Tak. Ale jest jedyny problem jest tylko z uszami. Z czym? Z uszami. Aha. Żeby nie przesadzić. Sprzęt jest też prawie DJ-ski. Aha. Korektory. Pitch control tak zwane, jak to niektórzy mówią. Jest moc, jest moc. Jest moc. No idzie tu coś zrobić, na pewno. Jeśli idzie niezłą kondycję zrobić. No i jeszcze jest jeden fajny bajer, projektory. Także zaczynamy się zajęcia, spuszczamy ekrany i zaczynamy z tak zwanymi filmikami motywacyjnymi. Świetny pomysł. Naprawdę świetny pomysł. Czyli nakręcamy nie tylko uszami, też oczami. Tak jest. Robisz taki trening drogowy do triathlonu, że normalnie świetny pomysł. Powiem ci, nawet o tym nie pomyślałem, żeby przy spinningu coś takiego robić, ale faktycznie to jest świetny pomysł, no bo ćwiczenia na siłowni nie powinny moim zdaniem być jakiekolwiek rzeczy, które przeszkadzają, ale w jakichś ćwiczeniach aerobowych to powinno być jak najbardziej. To powinno być. Szafki. Szafeczki są 40, ta. Dużo miejsca. Sądzę, że jest wystarczający, 150 osób wejdzie. A i są długie, tak, prawidłowo. Jest też parę dni. Czyli jak ktoś przyjdzie w garniturze, to spokojnie może sobie powiesić. Ma miejsce. Gajerek, wszystko jest na miejscu, więc to jest bardzo ważne. O. Zamykane, fajnie. Można się parami popać. Tak jest. Jeszcze nie zawsze tutaj tych samych tych. Oj, sauna. No, super. Nie wiem, kto postawił tą ławeczkę tu, ale dojedzie ławka normalna, drewniana. Świetnie. Sauna jest też fajna. Malutka taka jak trzeba, no, rewelacja. Nie, nie, no sauna jest super. Nie? I co? Wszystko czysto, fajnie. Czysto, fajnie, schudnie. Tak jest, tak powinno być. No toalety, no powiem wam szczerze, że jestem w szoku, bo tu jak w hotelu. No w hotelu i to takie 4-5 gwiazdek, nie? Naprawdę nieźle. Dziękuję. Tak to mniej więcej wygląda, pokazaliśmy wam całą siłownię, jak to wygląda. Ja przyjadę tutaj na pewno zrobić jakiś trening. Sprawdzę wszystkie maszyny, bo mnie bardzo ciekawią. Coś robię i sam idę do góry, nie? To jest coś dziwnego, więc może faktycznie to działa. Jeżeli będę czuł zakwas, tak jak w ostatnim treningu z Tobiaszem, to naprawdę z Tobiaszem i z Mariuszem Lewandowskim, bo te plecy to tam długo zapamiętam. Magiczne, tak. Złotometalowe. Tak, złotometalowe, magiczne plecy. Więc przyjedziemy tutaj na pewno zrobić jakiś fajny trening. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale siłownia jest w fajnym miejscu. Jeżeli ktoś ma blisko do tego miejsca, to naprawdę warto trochę przyjechać, zobaczyć, jak to jest i trochę to było. Do zobaczenia. Dziękuję Maciuś za przyjęcie. Trzymaj się. Na razie. Hej.